przenosimy się w zupełnie inną rzeczywistość. Poprzednio wydawnictwo WUABE, a teraz z nami goście z wydawnictwa, a właściwie z Fundacji Centrum Architektury. Nowy obszar, o którym chcemy porozmawiać. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Z nami pani Agnieszka Razmus z Fundacji Centrum Architektury. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz autorka książki Warszawa rysuje Skopie, pani Kinga Netman-Multanowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy się dzielić mikrofonem, tak żeby słuchacze słyszeli. No właśnie, ja myślę, że powiedzmy najpierw ogólnie o Fundacji Centrum Architektury, o tych książkach, które państwo wydają, dlatego że no, powiedziałabym, że dominującym nurtem oczywiście jest tutaj fabuła, poezji. Trudno tutaj, poezję trudno tutaj znaleźć, no ale lubimy też je właśnie poruszać po obrzeżach, też tych wydawniczych. No i zdaje się, że Centrum Architektury jest takim niszowym wydawnictwem. Co takiego się wydarzyło? Jaka potrzeba kierowała panią, założycielami fundacji, że mamy do czynienia z Centrum Architektury? Centrum Architektury powstało 11 lat temu z potrzeby popularyzowania wiedzy o architekturze. Wówczas nie była to zbyt popularna dziedzina, nawet w dziennikarstwie i w prasie ogólnej nie za wiele można było przeczytać o architekturze. Jakiś ten był temat dość pomijany, a z drugiej strony czuliśmy, że gdzieś podskórnie buzuje zainteresowanie architekturą, bo przecież to jest coś, co nas otacza na co dzień, w czym żyjemy, więc trudno mówić, że nas ten temat nie dotyczy. A może nie byliśmy dojrzali do tego, żeby czytelnicy właśnie mogli poczytać o architekturze i żeby rozumieli tak naprawdę, o czym my mówimy, że musiało minąć trochę czasu po przełomie, żebyśmy mogli się odsunąć od tej wielkiej płyty, przeżyć te w latach 90. nowe budowane budynki, pojeździć trochę za granicę. Czy to wszystko też, tak to czuję, miało wpływ na to, żeby zbudować też grono potencjalnych odbiorców takiego wydawnictwa, takich książek? Zdecydowanie tak. I myśmy czuli, że ludzie chcą o architekturze czytać, mówić, słuchać, ale wiadomo, że my jako społeczeństwo nie mieliśmy zbyt wielu narzędzi do tego. My potraktowaliśmy nasze działania, chęć, nasze ambicje i chęć działania właśnie w ten sposób. Chcieliśmy dostarczać ludziom narzędzia do rozmowy o architekturze i tymi narzędziami są książki, które zaczęliśmy wydawać, ale także wydarzenia wokół architektury, którymi próbujemy trafić poza środowisko, do niespecjalistów, do tak zwanego szerokiego kręgu odbiorców. Ja myślę, że to jest dobre założenie, bo rzecz jasna, kręgi to tak z każdym zawodem, dziennikarze, prawnicy, architekci, no wszyscy posługujemy się jakimś swoim wewnętrznym językiem, ale żeby wyjść do takiego przeciętnego odbiorcy, trzeba ponieść pewien wysiłek i pójść też na kompromis. Czy pani Kinga, zwracam się już do autorki tej książki, czy pani Kingo, to może podzielmy się też słuchawkami. Podzielimy się słuchawkami. Ja tylko państwu wytłumaczę, jesteśmy w takiej specyficznej przestrzeni, żeby się dobrze słyszeć i żeby pani była też osadzona tam, gdzie państwo nas słuchają przy radiu. To właśnie dlatego ta zmiana z słuchawkami i z mikrofonem. Ta książka, czy też ona jest skierowana właśnie do specjalistów, czy do takiego zwykłego czytelnika, który ma okazję przenieść się w zupełnie inną przestrzeń i dowiedzieć się czegoś nie tylko o Skopie, ale także o nas. O sobie, tak. To świetnie pani powiedziała. Znaczy ja właśnie nie mając słuchawek nie do końca słyszałam, o czym panie mówią. Domyślałam się tylko, bo straszny jest tu hałas wokół. Ale jeśli chodzi o tę książkę, to już odpowiadam. Wiem, co mówiła Agnieszka o fundacji. Fundacja jest też dla profesjonalistów oczywiście, a książka właśnie nie. I to jest... I to nas właśnie cieszy. I to jest zaskakujące albo nie, ale ja nie jestem fachowcem, zacznijmy od tego. I pisałam tę książkę tak, żeby mógł ją przeczytać każdy, kto chciałby pojechać do Skopie. Ale mówiąc, że nie jest pani fachowcem, ma pani na myśli to, że nie jest pani architektką. Urbanistką, a nie architektką, tak. Mhm. Bo ja jestem językoznawczynią. I to mi bardzo pomogło w czytaniu dokumentów i rozszyfrowaniu.
opowiadaniu tej historii, więc warto znać języki. Natomiast architektury i urbanistyki musiałam się nauczyć, a pisałam ją właśnie tak, żeby ludzie, którzy chcą do Skopie pojechać lub przejechać do Skopie, przez Skopie, jadąc do Grecji na wakacje na przykład, mogli zatrzymać się w tym mieście i coś sobie tam swojego znaleźć, takiego polskiego albo innego, bo Skopie jest bardzo ciekawym miejscem, ogromnie ciekawym miejscem, a niestety właśnie jest takim miejscem, przez które się przejeżdża. I to jest bardzo przykre i ja sama mieszkając tam widziałam, że tłumy turystów przewalają się przez Skopie, nie za bardzo wiedząc, co tam obejrzeć, a są tam liczne polskie ślady. I no właśnie, jakie? Możemy, nie zdradzajmy wszystkich, ale powiedzmy, jakie polskie ślady? To... Jakie polskie ślady? Proszę, proszę nas zaprosić do lektury książki, a potem nie będziemy przelotem przez Skopie przejeżdżać, tylko się zatrzymamy i popatrzymy na to miejsce pani oczami. Aha, więc jeśli państwo nie widzą okładki, ale okładka to już jest pierwszy polski ślad, pięknie zaprojektowana okładka, Peter Łyczkowski był projektantem, wymyślił to znakomicie. Państwo w radiu nie widzą, ale tutaj zobaczą. Proszę bardzo. O, jest to fragment planu urbanistycznego Skopie, który współtworzyli Polacy. I my oczywiście tego miasta już nie zobaczymy, bo mówimy o latach 60., ale chodząc po Skopie warto wiedzieć, że to jak ono wygląda, jak przebiegają drogi, gdzie stoją główne budynki użyteczności publicznej, to wszystko też wymyślali Polacy właśnie. Ślad, który można obejrzeć i którym można się zachwycić, to jest przepiękne Muzeum Sztuki Współczesnej, znajduje się na Kale. Jeden rozdział jest właśnie poświęcony temu budynkowi. Jest to cudowna bryła, która umieszczona jest nad miastem i naprawdę tworzy przepiękną perspektywę, a z kolei z góry jest cudowny widok na miasto. I tworzyli to, bo nie budowali, budowali to Jugosłowianie, ale projekt stworzyli architekci warszawscy, Tygrysy, Kłyszewski, Mokrzyński, Wierzbicki i był to rok, konkurs rozpisano w 65 roku. I co tam jest jeszcze w tym muzeum, czego niestety nie zobaczymy, ale o co można zapytać? Tam jest ogromna kolekcja polskiej sztuki współczesnej, ponad 200 prac, ponad 120 polskich artystów i nazwiska takie jak Nowosielski, Berdyszak, pan profesor Poznaniak, Dominik, Pongoska, po prostu cała plejada gwiazd, dzisiejszych gwiazd, a wówczas młodych ludzi, ale również i starsze pokolenie artystów. I niestety to jest w magazynie, no bo wiadomo, że Skopie w tamtym czasie, to znaczy wiadomo, państwo nie wiedzą, to ja teraz powiem, skąd te obrazy, ponieważ właśnie artyści z całego świata zrobili, powiedzielibyśmy dzisiaj, zrzutkę i wysłali do Skopie swoje dzieła, w tym Polacy, Polacy ogromną kolekcję, ponieważ Polacy projektowali ten budynek. Więc jak jesteśmy dobrze w zrzutkach, Radio Poznańskie też tak powstało, że poznaniacy zrzucili. No proszę. Było to bardzo dawno temu, 95 lat temu. Solidarność jest naszą mocną stroną, można powiedzieć. I tak, to prawda. Tak, i co tam jeszcze jest? Znaczy taki mały ślad i w sumie już teraz mało go widać, to jest tak zwane osiedle warszawskie, czyli baraki, takie, znaczy ja mówię baraki, bo tak mówią Macedończycy, a to są drewniane domki. Oni mówią baraka, a to są drewniane domki, które też Polacy tam przesłali po trzęsieniu ziemi i było to takie malutkie osiedle, właśnie nazwane osiedlem warszawskim, 30 domków, które już niestety zostały zamienione w wille i tylko nieliczne zostały do dzisiaj. I jeszcze parę innych rzeczy, o których państwo w tej książce przeczytają. A o których niestety nie mamy już czasu, żeby więcej o nich opowiedzieć. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć, że Centrum Architektury wydało też książkę o która dotyczy Poznania, bo rzecz jasna, no, ta Warszawa siłą rzeczy jest w centrum waszej uwagi, ale jest też książka, w której przeczytamy o poznańskim modernizmie. Tak, to jest książka już sprzed kilku lat, której dosłownie ostatnie egzemplarze przywieźliśmy tutaj na targi. Uf, modernizm. Ale mam nadzieję, że wyjadą państwo bez. Ostatni egzemplarz właśnie nam został, mam nadzieję, że za chwilę zniknie. Modernizm zapoznany 1919-1939 Szymona Piotra Kubiaka. Jest to praca doktorska, która została oczywiście zredagowana i przystosowana do tego, żeby ją wydać jako książkę. Już praca kilkuletnia.
letnia, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem, bo w międzyczasie zrobiliśmy dodruk. Wyjątkowe, obszerne kompendium wiedzy i zdjęć i bardzo konkretnych, specjalnie zbadanych przez autora informacji na temat tej epoki. Mhm. Która zresztą jest i wdzięczna, i bardzo modna, więc ja myślę, że trzeci dodruk byłby wskazany, ale nie jestem wydawcą, więc to po pani stronie, pani Agnieszko, tutaj będzie decyzja. Musimy kończyć naszą rozmowę. Czas nas już goni, ale ja bardzo dziękuję, że też pani zechciała przyjść. Kinga Netman-Multanowska, Warszawa rysuje Skopie, Centrum Architektury. Świetna książka dla tych, którzy są głodni wiedzy, lubią architekturę i szukają polskich tropów na świecie. Oraz pani Agnieszka Razmus, Fundacja Centrum Architektury. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy.